Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Seba z kanału Tribal Karp Team. Znajdujemy się na łowisku karp lisi Ogon. I szczerze mówiąc, to jest w sumie nasza pierwsza zasiadka tegoroczna, bo znajduje się tutaj ze mną brat Miłosz, który niestety jego szczęście wyholował właśnie karpia. W momencie, gdy chciałem tutaj rozpocząć już ten wstęp, to po prostu miał branie. A masz branie! Na to czekaliśmy. Pięknie, nie? A to dopiero początek. Przytulam go. Dobrze, dobra, ważymy go, nie? Na mój pech około godziny po naszym przyjeździe też miałem tutaj już odjazd, holowałem rybę. Trzymam go tu, nie wiem, co. To się zagłął, co? Myślę, że u mnie jest. Ale duży. Piękny. No, na dzień dobry. Cholipka. A tak. Zbliżenie jeszcze. Poszedł. Niestety się spięła przy samym brzegu, także efekt taki, że niestety 1-0 dla Miłosza. No i tutaj sobie urządziliśmy takie małe zawody, kto złowi łączną masę, tak? Masę. Większą masę ryb, no i największą rybę jeszcze dorzucimy, co? Będzie ciekawie, dobrze. Czyli łączna masa ryb i największa ryba, a sztuki też? Nie. No sztuki też? No sztuki też, dobra. Będą trzy kategorie, będzie wesoło, fajnie. Także przed nami 24 godziny, jesteśmy tutaj już od 2 godzin, także zobaczymy, pobawimy się. Mam nadzieję, że w nocy nie będziemy spać, tylko będziemy po prostu z tymi karpiami całą noc walczyć. Przynajmniej zakładam, że nie dadzą nam tutaj pospać przez te 24 godziny. To co? Widzimy się już przy następnym holu. Nie mogę z ciebie. I paluchami sobie tą szpulę trzymasz. Chciałem rozpocząć wstęp, a w tym momencie mamy drugi hol ryby. Ale miejmy nadzieję, że ta nam się nie zepnie. Proszę teraz, twoje zadanie jest wholować do podbieraka. To puść. Tak, daj jej uciec. Ma hamulec, ona się musi zmęczyć. Przytrzymaj delikatnie ręką, żeby delikatnie tak, o. Żeby nie, żeby był luz. O. No, dobrze. I w bok tu holuj ją, bo jest pod twoją żyłką. Przytrzymaj mocno szpulę i ty stoisz w miejscu. Ty nie tańczysz. Wróć na pozycję.
i w bok, w tamtą stronę. Tak. I teraz jak puścisz szpulę, zwijasz kij, prostujesz w stronę ryby. Skręcaj tu hamulec delikatnie. Dobra, będzie ci łatwiej. Widzimy ją. Co, zrób tam krok w lewo. Ja ją widzę spokojnie, znaczy jeszcze się nie pokazała. Tak, i zwijasz. To jest ten mój, co mi się spiął. Tak, ja dopiero zacznę wariować, uważaj. Już tak blisko sobie nie zwijaj. Kijem pracuj do góry. Oczywiście daj jej uciec, jak mocno ciągnie. Jaką masz życiówkę? Chyba 6 coś. Rzucaj zawsze. Ja bym miał już 6, nie? Nie pamiętam, nie pamiętam, ale sprawdzimy, dobrze. Mam nadzieję, że to będzie twoja życiówka. Jak chcesz, mówię. Cholipka, no co? Pięknie, nie? A to dopiero początek. Bym ci pomógł, ale wiesz, rywalizacja dzisiaj. I ja ci tylko pomagam z podbierakiem. Zaradzę doskonale. Bardzo dobrze zaradzisz. Bardzo dobrze. Do tyłu już się nie cofaj, bo tu jest trzcina blisko. Mam nadzieję, że pamięci mi starczy, zanim wyholujesz tę rybę. Rubol. Chwyciłeś ryboka. Księżyka arpia chwyciłeś. Trzymaj go, trzymaj, trzymaj, żeby nie wariował. Ja mu wyciągnę haczyk. Albo przynajmniej postaram się go znaleźć. Dobra, jest? Nie wiem, czy się nie wypiął. No, wypiął się. Ale do zdjęcia. Zdjęcia, że mogę pomieścić? Tak! No. Ręcznik co wziąłeś? Nie. Dzielił. No dalej, przytrzymaj go. Raz, raz i... Dalej, raz, raz go ważymy i do wody. A koszulki z zmiany wziąłeś? Tak. Ile? Prawdopodobnie jedno. Nie, dwie. Chcę jeszcze przeżyję trochę. No ciężko. Jest.
Wyczulam go. Dobrze. Dobra, ważymy go, nie? Już. 8200. Tam przed tym jeszcze odpięciesz. Chcę wypalać? Mokry wyszedł do nagrywania. Dobra. Tak? No i dobrze, o to chodziło. Proszę bardzo. Około 5 kilo będzie miał. Więcej nie, a chodliwe jak mała torpeda. Szybko do wody, bo coś tam się dzieje z tyłu. Także jeszcze zważymy, żebyś nie miał za łatwo młody. Sześć. 515, odejmujemy kilo 200, czyli mamy 5315. Okej. Albo jakieś malutkie.
Na ten sam. Godzina 10:03, żadnego praktycznie większego brania, ale w końcu jest na macie. Mój drogi, także twój Miłosz musi teraz mojego gonić. Zobacz, nic się nie zmęczył podczas chorowania. Nadal waleczny. Ale chyba cię przebiłem. Tak. Opa, zgada. Mamy? Mamy. To na wagę lecimy. No daj, uspokój się. Waga się musi wystabilizować. Mamy 9975, co nam daje 8775, czyli największa ryba, największa masa. Poszła. Aha. Sosnek. Siedzi. Coś też niewielkiego, do dziesiątki na pewno będzie. Do dziesiątki. Nic wielkiego, na tą wodę to jeszcze nic wielkiego. Zobacz, nie chce się pokazać.
Mielonka, czosnek. Czosnek. Czosnek dzisiaj ogólnie prowadzi. Ale ktoś mi powie, że ten sam wszedł. Mamy go. Palecik, mielonka, popik, czosnek i na robotę. No, około 8 kilo zakładam. O, patrz. Maleczne. Mamy to? To na wagę i do wody. Mój trzeci. Osiem, 790 kilo 200 odejmujemy, mamy 7590. I co? To masz wagę zrobić tam sobie. Sam ją urządził teraz. Także co, dalej mielonka i ciostek.
Dobrze jest. To ją ściągnij w prawo więcej. Chyba, że idzie dołem, no to musisz ten. Jak idzie dołem, górą? Dobra, ważymy. Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not test, or I'll come off desperate. If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Thinking something out of my nightmares. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that it's amusing. Sitting there gaslighting. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always starting the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you knew me like I love you, it's stupid. Jeszcze.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't get track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. Teraz everything is alive. You'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. But I can feel his tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Krótko podsumowując, mamy godzinę 15. Za 3 godzinki praktycznie już nas tutaj nie będzie, więc myślę, że możemy sobie zrobić takie króciutkie podsumowanie. Mianowicie tutaj z bratem Miłoszem sobie zrobiliśmy takie wewnętrzne między sobą rywalizacje, zawody w trzech kategoriach. Łączna złowiona waga ryb, największa ryba i ilość ryb. Co do ilości ryb jest, mogłem powiedzieć, że ex aequo, ale przed chwilą wyciągnąłem małego leszcza, także ja mam 4, prawda? Ale dobra, mówimy tutaj o karpiach, tak, amurach, o tym mówimy, to się nie wlicza w naszą rachubę, więc mamy ex aequo po 3 karpie. Co więcej, jak tu wygląda sytuacja wagowa? Jeśli chodzi o Miłosza, wagi karpi, to pierwszy miał 8224, drugi 7185, trzeci 5875, co daje łączną wagę 21284 kg. Jak tutaj wygląda moja sytuacja? Pierwsza ryba 5215, druga 8775, trzecia 7590, co daje łączną wagę
21,580, czyli 300 gram różnicy jak na razie. Jeszcze praktycznie zostało nam tutaj no niecałe 3 godziny łowienia. No i mam nadzieję, że jeszcze coś nam tak naprawdę tutaj w nasze zestawy wejdzie. Poczekamy i no zobaczymy. Smile until I look away, but I've known you too long.